jak Andropow umarł i przyszedł później ten, to już byliśmy, to wiedzieliśmy, to znaczy Pierestrojka tak na dobre to tak 88 rok to się tak zaczęło, prawda? To już wtedy w zasadzie był wielki luz i no to z tym to duże nadzieje, żeśmy wtedy to już takie, mieliśmy przekonanie takie, że no rzeczywiście idzie wolność, że choć zdawaliśmy sobie z tego sprawę, że to jeszcze są wojska, są pewne rzeczy, ale już było nieuniknione, że nadchodzą bardzo duże zmiany. Nawet w Australianie dałem taki, właśnie ten Davis robił ze mną ten wywiad, jak byłem w Australii w 1988 roku i on pyta się, co będzie, no wrócę do Polski i będziemy mieli już wolną Polskę, już to wszystko, komunizm spadnie i tak dalej. Znaczy, on, jak ja podjąłem decyzję, że będę, już te strajki się zaczęły w Gdańsku, już trwały, później manifest stał, prawda, stanął, to on ze mną ten wywiad zrobił, ja mówię, no co, strajk, i mówię, obalamy komunizm, mamy wolną Polskę. I tak się zakończył ten artykuł, i pamiętam, że przyjechał do Warszawy w 1989 roku z tym artykułem, z tą gazetą, mówi, skąd się to przewidział, mówisz, że to tak będzie. Ja mówię, no to nie trzeba było przewidać, że tak było widać, że to był już taki trend właśnie na takie ruchy, gdzie no musi Solidarność, prawda, odzyskać tożsamość. Legalnie funkcjonować. Do 1988 roku, tak, do strajku w 1988 roku, to zdawałem sobie sprawę, że kiedyś ten komunizm spadnie, ale że nie tak szybko. To ja, znaczy, różnie ludzie przepowiadali, nawet no, każdym, na marzeniach na pewno tak było, ale jeżeli ktoś mówił w 1981 czy w 1983 roku w stanie wojennym, że komunizm spadnie, to czy on już wiedział, że padnie i oni do tego, to po prostu głupoty opowiada, naprawdę. Sytuacja nie była wcale taka, no, oczywiście, że warianty różne tam, wiadomo, były publikacje, różne rzeczy, jak tam, ale nikt nigdy nie postawił diagnozy, że w 80, tam powiedzmy 9 roku komunizm pada i prawda, jest nowa rzeczywistość. Ja takiego czegoś nie spotkałem. Mówiło się o tym, że jest ten Gręgolada, że ten Związek Radziecki się bali, że jest coraz gorzej i tak dalej. Ale jakie mogą być tego skutki, to tego nikt nie wiedział. Niepewność zawsze była niepewność, ale znowu czuliśmy, że mamy już większe swobody, prawda? Jak nas przez tą dekadę nie wymordowali, pozwalają nam funkcjonować, czy coś się zmienia. Jaki będzie układ sił, jak to będzie, no do końca nie było wiadomo. Później ten okrągły stół i tak dalej, ale to nawet scenariusz, jak ktoś wymyślił tego okrągłego stołu, czy współpracy z doradcami Solidarności, czy Solidarnością, powiedzmy tak szczerze, to też nie wiedzieli, jaki będzie ten finał i jak to się później potoczy, prawda? Bo okrągły stół przecież nie dawał żadnych rozwiązań, prawda? Dopiero później, to jest później, jak to koło zamachowe się rozkręci, to ono później już miażdży, prawda, wszystko i tłumi się. Ale już wtedy wiedzieliśmy, że to już trzeba kuć żelazo, póki gorące. Wtedy wiedzieliśmy, że już nie jesteśmy opozycją, tylko równym partnerem dla władzy, tylko to trzeba jakoś się obalić. No.